Siemanko, witam Was na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was smutną, ale i ważną historię, którą muszę się z Wami podzielić. Ale zanim przejdziemy do głównego tematu, zostawcie suba, łapkę w górę, tak aby ten film dotarł do jak największej ilości osób. Jak pewnie wiecie, jestem założycielem grupy na Facebooku o nazwie Papugi Nince Miłośnicy Papu. 10 czerwca pojawił się na niej post, który teraz widzicie na ekranie. Pozwólcie, że przeczytam Wam, co tam jest napisane. Szydłów, gmina Lutomiersk. Jakiś miłośnik papug wystawił dziś na śmietnik trzy papuszki. Stały w pełnym słońcu, na koszu na śmieci i czekały, aż ktoś się nad nimi zlituje. Awaryjnie są zabezpieczone przez osobę o dobrym sercu, ale z uwagi na koty w domu nie mogą tam zostać. Szukamy chętnych na papuszki. Jest podany numer telefonu 509 104 718, więc jeżeli ktoś jest z okolicy i jest w stanie dać dobry dom tym papugom, możecie zadzwonić i dowiedzieć się więcej. Teraz spójrzcie na to zdjęcie jeszcze raz i może jesteście w stanie mi powiedzieć dlaczego. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ludzie nie mają oleju w głowie i dlaczego te biedne zwierzaki muszą tak cierpieć. Wyobraźcie sobie te biedne ptaki stojące w pełnym słońcu bez żadnej ochrony. To jest nie tylko nieodpowiedzialne, ale też okrutne. Porzucanie zwierząt, zwłaszcza w takich warunkach, to nie tylko przestępstwo, ale i ogromne cierpienie dla tych bezbronnych stworzeń. Jak dla mnie, nie ma żadnego wytłumaczenia takiego zachowania. Nawet jeżeli osoba nie mogła trzymać papug w domu, to mogła zrobić dziesiątki innych rzeczy, a nie zostawiać się na pastwę losu. Ale to nie jedyna historia. Niestety, to nie jest pierwsze porzucenie zwierząt, które widzę gdzieś w postach. Im bliżej lata i wakacji, tym takich sytuacji jest więcej. Tutaj chciałbym kilka takich historii Wam pokazać. Historia pierwsza. Falki w klatce przy śmietniku. Jest to post z lipca 2021 roku. Najgorsze jest to, że tego samego dnia rano ktoś widział ten post na OLX, że są do oddania. I nikt nie poczekał. Wyniósł się na śmieci. Historia druga. Kolejna fala. Post z września 2018 roku. 8 papużek falistych zostało porzuconych. Jak możemy przeczytać, to ktoś w tym samym miejscu porzucił kilka miesięcy wcześniej świnki morskie. No ale papużki faliste są tanie. Co to za strata, prawda? Historia trzecia. Następne papużki faliste, wrzesień 2023 rok, znowu zostawione na pastwę losu. Historia czwarta. Listopad 2022 rok. Konury zostawione w kartonie. Jeżeli chodzi o ich historię, to możemy się tylko domyślać. Ale nie mogła być szczęśliwa. Jest wiele takich historii. Są porzucane papugi tanie, kalekie. Trudno pomyśleć, ile osób specjalnie wypuszcza papugi przez okno, żeby poszły w świat. Tego nie da się zliczyć czy udowodnić winę. Chciałbym zacytować Wam pewne zdanie z książki Mały Książę. Na zawsze ponosisz odpowiedzialność za to, co oswoiłeś. Pamiętajcie o tym, jeżeli bierzecie zwierzę do swojego domu, jesteście za nie odpowiedzialni. Co można zrobić w takiej sytuacji? W dobie ogólnodostępnego internetu wystarczyłoby napisać post na grupę o papugach, że ma się do oddania papuszki. Jeżeli to by nie pomogło, można napisać posty na wszelkiego rodzaju grupach spotet czy z ogłoszeniami swojej okolicy. Lub można za darmo wystawić papugi na OLX. Można poszukać hodowli w okolicy i zapytać, czy hodowca nie chce przygarnąć papug. Są wszelkiego rodzaju różne targi ze zwierzętami i można pójść i za darmo wystawić. Oczywiście, przestrzegam wszystkich przed wyborem odpowiedniego domu. Niestety, jeżeli daje się komuś coś za darmo, to ta osoba może mieć różne cele. Często słyszy się, że ktoś dane zwierzę chce tylko na pokarm dla innych zwierzaków. Rozumiem, że jak kogoś dopadła nagła potrzeba oddania zwierząt, to chciałby zrobić to szybko. Jednak dla ich dobra nie powinno się śpieszyć. Podam Wam kilka miejsc, gdzie możecie szukać zawsze pomocy. Grupa o nimfach. Nieważne jakie papugi chcecie oddać, możecie zawsze napisać post u nas i w miarę możliwości pomożemy Ci lub pokierujemy, co dalej możesz zrobić. Azyl dla papug. Dziewczyny, które prowadzą azyl, pomogły wielu osobom. Na pewno pomogą mi Tobie znaleźć dobry dom dla papug. Grupa Adopcje Papug. Do wszystkich tych miejsc będziecie mieli linki w opisie. Możecie zajrzeć i się z nimi zapoznać. Pamiętaj, że nikt tam nie będzie Cię oceniał. Napisać do każdego z tych miejsc możesz anonimowo. Oddanie papug jest dużo lepszym wyjściem niż pozostawienie ich na pastwę losu. Jeżeli jesteście z okolic Szydłowa i macie warunki, aby dać dobry dom papużkom, to tutaj wyświetla się numer kontaktowy. Możecie zadzwonić i dowiedzieć się więcej. A Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, razem możemy wiele zmienić. Nie zapominajcie zostawić suba, by być na bieżąco i napiszcie koniecznie w komentarzu, co myślicie o tej sytuacji.